Jak relacjonuje Krzysztof Dymkowski, jeden z kryminalnych był z nim w samochodzie, a drugi schował się na stacji paliwowej. Pedofil był już na miejscu i rozmawiał przez telefon. Chwilę później do pomieszczeń kasowych weszła podstawiona kobieta, która wcześniej umówiła się z mężczyzną na randkę. Przedstawiła mu się jako matka 12-letniej dziewczynki. Legnicy policjanci wczoraj około godziny 20 w Nowej Wsi Legnickiej w jednej ze stacji paliw zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o rozpowszechnianie pornograficznych treści małoletnich osób. Jak tłumaczy Krzysztof Dymkowski, amator dzieci chciał umówić się z kobietą na spotkanie, by ta, cytując, miziała się z córką, gdy on będzie się bawił swym ptaszkiem. Łowca umieścił w sieci film z legnickiej prowokacji. Wykonuj polecenia. Nie stawiaj oporu, wykonuj polecenia. Jaka polecenia? Płaci. Będziesz miał pornografię dziecięcą. Dobra, leba! Wykonuj polecenia. Wykonuj polecenia. Wykonuj ręce. Będziesz miał pornografię dziecięcą. Proszę. Co? Zachciało ci się mamusi z dzieckiem 12-letnim, tak? Będziesz miał mamusi z dzieckiem 12-letnim. Ale z czego? A wiesz, na kogo trafiłeś? Na łowcę pedofilu z Wrocławia. Będziesz miał. Jak informuje Krzysztof Dymkowski, sprawa jest rozwojowa. Łowca przyznaje, że ten człowiek wymknął mu się jakieś 8 miesięcy temu we Wrocławiu. Mieszkaniec powiatu świdnickiego miał już być raz zatrzymany po tym, jak umówił się na seks z 14-latką. Dziś był przesłuchiwany przez legnickich policjantów. To przestępstwo jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. Krzysztof Dymkowski z Wrocławia od 2005 roku na własną rękę ściga pedofilów. Umawia się z nimi na randki za pośrednictwem portali internetowych. Następnie informuje o spotkaniach policję, która zatrzymuje podejrzanych. Były motorniczy ma na swym koncie ponad 100 takich akcji. W ubiegłym roku zatrzymywał podejrzanych m.in. w Legnicy i Lubinie.